Kto to jest, Kasia? To jest mój pies, Menel. Zabieram go. Jestem w nim zakochana, także postanowiłam go zabrać ze sobą. Już jakiś czas temu zamarzyło nam się, żeby wyprać naszą kołdrę i dopiero dzisiaj się nam to udało. Przyjechaliśmy pod automatyczne pralki koło supermarketu, no i wzięliśmy taką dużą pralkę za 8 euro, wrzuciliśmy naszą kołdrę, nasze poszewki i to się teraz tam pierze, za chwileczkę przerzuca to do suszarki. No i będziemy mieć suchutką, wolną od roztoczy i bakterii kołderkę, a w międzyczasie czekamy na to pranie, to robimy sobie kawkę i przy okazji wam powiem, ile kosztuje pasta de nata, bo skoczyłem do sklepu i kupiłem narodowy przysmak Portugalczyków, czyli pastéis de nata i to kosztuje, słuchajcie, 50 eurocentów. Takie pyszne, wspaniałe ciasteczko z kremem śmietanowym. Budyniowym? Nata, czyli śmietana, czyli coś ze śmietaną. No, poczekam do kawki. Ależ to pachnie cudownie. Czyściusieńka na wisienka kołdra. Kasia, mam dla ciebie nową kołdrę. Idziemy do Kikiego z siatką warzyw i siatką owoców i z cukierkami, które kupiliśmy dla nich w Chorwacji o nazwie Kiki. Mam nadzieję, że się dzieciom będą podobać. Pamiętacie, kto to jest? Witajcie! Chodźcie na obiad! Właśnie strugamy pyry. Portugalskie pyry. Portugalskie pyry. O, proszę bardzo. Mamy dla was prezent. Słuchajcie, mamy dla was niesamowite cukierki. Kiki. Cukierki o nazwie Kiki. Ale super. Kładziemy tu. Ale to jest po rybce. Po rybce, tak, dobra. To też jest po rybce. I jeszcze mam troszkę warzyw. Owoce. Siateczkę mam oddawać. Super. Proszę, dzięki. A mogę iść do przyczepy, bo tam jest cień. Pewnie, że może. Co? Co tutaj jest? Popatrz. To płot wyszła. Tak. A tamte ją wołają. No. A tam mają taki domek na deszcz. Co to za dzieci na tutaj na moim łóżku? Mamo, ty mama. Jesteśmy mama, ty mama. Nie myły, Szymek. Utrzyma was. Ani! Co? On ma ten gwóźdź. Pani? Tutaj. Tam jest twój młotek i gwóźdź. Ale potem to tam przejdzieś, dobra? A co? Tą sałatkę? Gdzie idziemy, Łukasz? Idziemy do mini zoo zobaczyć kangury i lamy. Może ty. Piękne lamy. Tu jest kaczka. Tutaj. Siedziała i ja zrobiłam tak, ona py. I ona ślinę się walła. Ja! Perro.
Osiołek. La la la. Co za szalona koza. Nie, bo ja wyciąłem sznurka, dopiero jak się z tego metalu wyciągnęło. Idzie tu, cześć! Cześć! Mara! Siema! Widzę! Owieczka, baranek! Taka malutka! Ojej! Ale ja nie leżę się, ja się wywołam. Co to, Tusiu? Nie jest to wypuścić. Hej, popatrz się. Popatrz. Mam takie piętrowe domki, niektóre. O, śliczni. On wyskoczył ten fioletowy domku. Jeden wyskoczył przed nami, jak uderzamy. Chyba sprawdzają. Mamy! Taka brudna na plecu. Lama! Chodźcie! Barek jest! Chodźcie! Kciusiu. Miau. No cześć. No co malutki? Co? Ładny chyba jest. Chciałbyś coś zjeść? On wygląda jak jeden z moich. No co? Spotkaniom youtuberów nie ma końca. Najpierw z Kikim, a teraz zobaczcie, kogo tam dochaczyliśmy. Zobaczyliśmy Vincenta, przyjechaliśmy go odwiedzić, ale nie będziemy teraz pokazywać więcej z tego, co nie nagraliśmy, bo zapraszam Was na kolejny odcinek, tam będzie Wantur i poznacie całą historię Vincenta, poznacie jego samochód, poznacie Menela, więc śledźcie koniecznie, kliknijcie przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić tego filmu, bo naprawdę będzie to dobry film. Menelka. Czyli słodziaku, teraz jeszcze tutaj nie byłeś. Kto to jest, Kasia? To jest mój pies, Menel. Zabieram go. Jestem w nim zakochana, także postanowiłam go zabrać ze sobą. A co na to Vincent? Nie będzie wiedział. Nie zauważy, mam nadzieję, takiego mego. Chcesz na myślę, że będzie tęsknił za swoim tatusiem. Nie no, pewnie, że tak. Pewnie, że go nie zabiorę. Natomiast słyszałam, że można klonować psy. Tak? Gdzie? W Stanach. Można to zrobić za 50 tysięcy dolarów. Niestety trochę jest to, no, wątpliwe moralnie. Aczkolwiek mieć takiego Menela. Skąd ty byś 50 tysięcy dolarów wyczesnęła? Nie wiem. Dla Menela wszystko. Menelku, chciałbyś jeździć z nami? Nie no, kocha za bardzo Vincenta. Dojechaliśmy na miejsce dzisiejszego noclegu. Dzisiaj będziemy spać na takim zwykłym parkingu przy szosie. Tam stoją dwa kampery, tu jest nasz samochód, parking płaski. Wygląda na spokojny. Teraz jeździ dużo samochodów, no ale teraz jest 17, więc ludzie wyszli z roboty. I korzystając z okazji, że mam minutę wolnego czasu, to chciałbym Wam powiedzieć, że wprowadziliśmy zmiany na kanale Podróżowanie i od jakiegoś czasu, jak zauważyliście, pojawiają się obce osoby. Ostatnio był Kuba i Zosia, poprzednio był Kasia i Grzesiek, Laura i Bartek i będzie się pojawiać jeszcze dość sporo takich osób, bo nakręciliśmy jeszcze parę wanturów i no, pokażemy je po prostu z czasem, jak zostaną zmontowane. No i mam do Was takie pytanie, jeżeli znacie kogoś, kto ma vana,
kogoś, kto podróżuje w vanie, kogoś, kto sam zbudował tego vana i jest miłośnikiem van life'u i chciałby pokazać się na naszym kanale, chciałby pokazać tego vana i światu, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło i zajawiło się na van life, to napiszcie nam w komentarzu takiej osoby, ewentualnie na maila kontakt@podróżowanie.pl. Można napisać wiadomość i chętnie nakręcimy vanę, chętnie zrobimy takiego vantura jak największej ilości naszych rodaków Polaków, bo chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób się zajawiło na van life, żeby jak najwięcej osób poczuło energię i pozobaczyło, że to jest możliwe i no, spełniło swoje marzenie i zaczęło podróżować. Tak w okropnie dużym skrócie. My będziemy teraz jeździć po Polsce przez najbliższe miesiące, letnie, wiosenno-letnie, więc będzie czas na to, żeby się spotkać, żeby się nakręcić, bo za parę dni już uciekamy z Portugalii. Niestety, ale droga wzywa i teraz pojedziemy w jedno miejsce, którego nie odwiedziliśmy jeszcze za pierwszym razem, jak wyruszyliśmy, bo za drugim razem, jak wyruszyliśmy, więc teraz po paru latach od, no, przerwy, no, nieważne. Zobaczycie z czasem, gdzie pojedziemy. No, kończę i wracam do vana. Dzisiaj Netflix, dzisiaj odpoczynek, relaks.